Halo, witam Państwa, jest to oczywiście Oskar, witajcie w kolejnym odcinku Sterna na moim kanale. Moi drodzy, podsumowanie progresu mojego łucznika. Prosiliście o to, jeżeli nie wiecie co tu się dzieje, to robię sobie powiedzmy challenge, aczkolwiek to póki co mi idzie super, żeby przez rok bić 140 level, jakby ja póki co się nie poddaję, aczkolwiek całe wakacje minęły. I stwierdziłem, że w końcu nagram to podsumowanie. Wy prosicie o to podsumowanie dosyć często, pytacie kiedy w końcu coś z tego nagram. Nie do końca rozumiem po co, ale dobra, podsumujmy sobie, chcieliście, macie. Moi drodzy, co tu się dzieje? Nie grałem w TR-na długo, nie grałem w TR-na chyba ponad miesiąc, jeżeli nie dłużej, ponieważ te wakacje praktycznie w ogóle nie grałem. Spowodowane to było paroma rzeczami, nie będę tutaj wam o tym mówił, głównie sprawy też prywatne, no i w TR-na za bardzo nie miałem energii grać. Tak czy siak wróciłem sobie i przez weekend teraz nabiłem ponad 3 levele, więc całkiem teraz fajnie mi to idzie i biłem 60 poziom. Jest to, nie jest to osiągnięcie, bo jest to bardzo mały poziom. Aczkolwiek niedługo, jak wiemy, dziady, inne eventy, planuję expić. Od razu wam już teraz zapowiadam, że prawdopodobnie na dziadach, czyli tym evencie, który tam jest z tym biciem szkieletów, o ile będzie taki sam, trochę sobie poprawię mikrofon, to będziemy robili streama. Będziemy robili streama, nie wiem czy 24 godziny, czy mniej, czy dam radę tyle zrobić. Może stream przedłużany z tych dziadów, coś w tym stylu. Postaram się dla was zrobić naprawdę długiego streama, potężne expienie. Zobaczymy naprawdę jak to wyjdzie. Póki co, no level 60, mam jeszcze trochę czasu, żeby sobie bić, żeby móc sobie prawnie poekspić na płaskowyżu. Tak czy siak, jesteśmy tutaj po 3 miesiącach, to są 3 miesiące niecałe, wbijania expa, no i to jest tragedia, 60 level, ale ja jestem dobrej myśli, myślę, że teraz się odpalę, mam ostatnio taką zajawkę na TR-na, żeby grać sobie dużo, w ten weekend no praktycznie całkowicie poświęciłem expieniu i cóż, 60 level. Teraz tak, nie wiem kiedy oglądacie ten film, nagrywam to 7 września, to jest istotne, bo chyba mam dla was odcinek na środę i to będzie dopiero tydzień później, więc możliwe, że wy to oglądacie dopiero, nie wiem, 15, 16, 17 września. No nie wiem, zobaczymy. Tak czy siak, cóż, podsumowanie na stan 7 września, łucznik, kończę pitolić, bo 2 minuty już gadam. 60 poziom, jeżeli chodzi o ekwipunek mój po tym czasie, oczywiście ekwipunek, no przyznam się wam, bo nie będę wam ściemniał, wy też to widzicie na streamkach. Głównie zasponsorowany przez widzów. Dostaję mnóstwo donate'ów i faktycznie no ten ekwipunek, nie ma z nim większego problemu. Jest to ekwipunek też bardzo podstawowy, nie ulepszam sobie za bardzo tak dalej, zostawiam to wszystko na odcinki. No i też na późniejsze levele, trochę tą kamerę wezmę tak, o, żeby wam nie przeszkadzała za bardzo. No i ekwipunek jest głównie przez widzów zasponsorowany. Dziękuję bardzo donatorom. Tutaj mogę na przykład wymienić. Niestety nie zapisuję sobie dat, kiedy te donate dostałem, no ale z ostatnich donate na przykład Kochu Lipton 25 milionów dostałem. To jest chyba największy donate w historii. Dalej mamy jeszcze Zikora, któremu też dziękuję, 4 kaka. Więc to są naprawdę spore sumy, za które spokojnie mogę sobie ten ekwipunek zrobić. Przez co no jest droga na skróty. Ja zdaję sobie sprawę, część z was może to jakoś tam boleć, może to wam się nie podobać i tak dalej. No nie odrzucę donate'ów, tak? Nie odrzucę tego w żaden sposób, bo to jest jak darowizna. Więc jest to jakby tam skutek tego, że streamuję, że nagrywam z tej gry. Więc spodziewałem się jakoś tam tego, natomiast no faktycznie jest to więcej hajsu niż myślałem, że tak powiem. Wracając, z ekwipunkiem problemu nie mam póki co, teraz mam jeszcze na koncie 11 milionów, z czego jakaś połowa na to, z tego pójdzie na giveaway dla was, ponieważ planuję, Jezus Maria, za dużo gadam, planuję niedługo coś fajnego zrobić dla was, ale nie mówię cały czas co to jest, chyba mówiłem to w poprzednim odcinku już, to będzie jakoś na początku października, może trochę wcześniej, będzie fajny event TR-nowy z mojej kieszeni, że tak powiem, coś fajnego dla was wykombinuję, więc hajsu trochę mi ubędzie, tak czy siak, póki co 11 milionów na koncie, tego się trzymajmy. Ekwipunek kupiony. Garfield na plus 5 ulepszony, widzieliście prawdopodobnie gdzieś tu, na tym odcinku, który teraz wam się pokazuje, miniaturka. No tutaj ulepszałem, będzie ulepszanko za tydzień lub za 2 tygodnie, zależy kiedy wy to oglądacie, ponownie mówię. Będziemy ulepszali dalej, myślę, że będę już miał 60 chyba tam drugi level. Będę miał viral, planuję też sobie kupić debę, bo czemu nie, w sumie hajs mam, więc myślę, że mogę sobie ją kupić. Debę jest bardzo ładna i ją też będziemy sobie upgrade'owali i tyle. A póki co tak, Garfield na plus 5, Virgil na plus 3. Te ulepszenia nie są jakieś duże, chcę zauważyć, no bo to są jednak takie, no to akurat Garkill, ale większość, no nie wiem, Arkany na przykład nie są ulepszone. To są jeszcze ekwipunki takie, wiecie, early game, tak? Akurat Arkan jest przydatny później, to będę go ulepszał później. Na przykład Karler, potem będę go wymieniał, więc nie ulepszam go, bo po co? To bardzo szybki etap gry. Tangary ulepszone na plus 5, całkiem fajny wynik. Anabolik nieulepszony, niedługo będę go wymieniał. Pyroclast na plus 2, oczywiście niedługo Viral będzie kupowany, więc będę sobie go też ulepszał w tym momencie. Bojowe rękawice na upy i Tygrysa, 32 wymagany poziom.
Z tymi rękawiczkami czekam na jakieś fajne u Kowala, ewentualnie poczekam na rarowe rękawiczki. Sfera, muszę kupić karata, ewentualnie wydropić, planuję sobie trochę pofarmić smoka, może ten karat dropnie. Ja akurat mam farta do karatów, wam powiem. Jak nie mam farta do dropów ogólnie, to ze smoków często mi te karaty chyba już 3 mi wydropiły, więc całkiem fajnie mi z tych smoków leci. Pelerynka, czekam tak jak mówię na debbę, ewentualnie jeżeli nie kupię debby, to ksenotor, a potem oczywiście powrót i wrawula. Obdartusy na plus 1 ulepszone, będziemy kręcili w kolejnym odcinku. Dobra, i tak wygląda mój ekwipunek. Jeżeli chodzi o statystyki, to już widzieliście prawdopodobnie. Wygląda to w ten sposób. Pytacie, po co mi 90 siły. Chciałem już dobić tej siły, żeby po prostu mi się przyjemnie grało. Nie będę prawdopodobnie już jej więcej tutaj ruszał. Jest to bazówka potrzebna, żeby ubrać ekwipunek. Prawdopodobnie, z tego co tam patrzyłem na wiki, więcej siły nie będzie mi potrzebne. Jest to po prostu tak w sam raz. No i zręczność 117. No i teraz co level pakuję sobie w rękę. No i jeden punkcik daje sobie w perżety. Perżetów docelowo chcę tak sobie do 600 dobić, nie więcej, nie mniej, myślę, że 600 białego, zielonego się zobaczy, myślę też, żeby sobie jakieś rysówki typu właśnie Arkana poulepszać w perżety w przyszłości, dzięki czemu będę bardziej po prostu żywotny. Mana kondycja na 300, myślę, że jest git. Trochę wam powiem, myślę, żeby sobie dodać tej many i kondycji, bo jest mi jej trochę mało, czasami muszę potać, jak na przykład walimy sobie Zeta. No to, Jezu, jak ja dużo gadam, co? Masakra. Jak walimy sobie Zeta, no to faktycznie czasami mi tej many i kondy szybko ubywam. Jestem na zero i muszę tam skipować rundy, ewentualnie czekać na kondycję od druida. No i źródełko. Jest ciężko, myślę, że sobie trochę dobijemy. I tak to wygląda, jeżeli chodzi o moje statystyki. No, widzicie wszystko zresztą, to wszystko jest z ekwipunku, więc tutaj nie ma dużej filozofii. Jeżeli chodzi o umiejętności, często pytacie, jak rozdaję umki. Rozdaję je bardzo klasycznie. Spięcie zmysły poszły na 7 od razu, z automatu. Precka na 1. Część graczy poleca mi pleckę sobie zwiększyć na dwójkę, trójkę, nawet czwórkę. Ja tego nie robię. Dlaczego? Dlatego, że po prostu jestem energooszczędny. Kondycja 16, kosztem damage'u. Okej, faktycznie, kosztem damage'u, ale mało tej kondycji zjada. Jeżeli walimy jakiegoś bossa, idealnie tak się to robi, że tą pleckami mogę walić praktycznie cały czas bez obawy o to, że mi się kondycja skończy. Więc to 16 mi bardzo pasuje. Takim trochę awangardowym, powiedziałbym, styl gry, oryginalny może, nie wiem. Nie wiem, jak inne łuczniki grają. Zmysł oczywiście nasz 7. Też teraz po update'cie nie wiadomo, czy to jest dobry pomysł, czy to jest zły pomysł. No chyba jednak dobry. Wchodzi ładnie, nie? Wchodzi ładnie na 3 PA 10. Na 2 PA musiał mieć 50 wiedzy. Więc dopiero na levelu 110 będę mógł na 2 PA wyostrzone zmysły sobie dać. Piach na 1. Polecacie dawać w piach. Ja póki co tego nie robię. Wolę sobie najpierw dać dodatkową strzałę na 7 w przyszłości. Dzięki czemu będę ją miał na 4 PA. No i potem będę rozbudowywał atakę, a dopiero potem piach w oczy. Tak mi się wydaje, no i oczywiście zatruto będę chciał docelowo. Myślę też, jak to zrobić z gradem. Tutaj rada, pytanie do was, chcę się was zapytać, bo tam wiecie, doświadczonych łuczników. Jak z tym gradem, słuchajcie, ja bym bardzo chciał niedługo robić mięsko. Wiem, że to nie jest zbyt proste na łuczniku. I tak myślę, od 90 levela dopiero będę mógł się zabierać. Wcześniej nie ma co, może nawet od 100. Widziałem tam jakiś gościu, teraz nie pamiętam niku, robił mięsko na chyba 110, a 120 łuczniku. No dosyć to niemrawo muszło, musiał podkować trochę. No ale myślę, że damy sobie radę. Maga nie będę robił, bo po co? Mam łucznika, tak? Jeszcze mam ryca z solem po nerfach, którym nie chce mi się za bardzo grać. No może chce mi się grać, ale mam takiego, wiecie, debufa, że ten ryc ma tego nerfa i mi się nie chce za bardzo, nie? Takie zniechęcenie. Jakby był stary ryc, to bym dalej rycem grał. Tak czy siak, nie wiem, czy ten grad dawać na 7 w przyszłości, czy zostawić go na 1. Dlaczego? Dlatego, że na 7 on zabiera bardzo dużo kondycji. 76 kondycji to jest ogrom. 10 gradów mam już 760 kondycji w plecy. Dalej 20 gradów mam tej kondycji już bardzo dużo, ponad 1500, więc to jest naprawdę mega dużo kondycji i zastanawiam się, czy nie lepiej dać sobie go, no nie wiem, na 1, 2, max 3 i za to dać trochę więcej faktycznie w zręczność, siłę i tak dalej, ugrać ekwipunek typowo pod farmienie i dzięki temu zaoszczędzić, tak? Bez podków. Może się uda, będę musiał popróbować. Póki co na mięsku mnie nie mam, bo mam za niski level. No ale pytanie do was, czy polecacie ten grad sobie ulepszyć na 7, czy może faktycznie 1, 2, 3, może 4 poziom. Ja jestem właśnie za tym, żeby iść w energooszczędność, bo nie cierpię robić czegoś takiego, jak ja sobie farmię. Ja wolę farmić wolniej, na przykład mięsko, tak w tym przypadku. Wolę farmić je wolniej, ale bez straty zasobów, czyli właśnie bez straty kondycji, w sensie potek na kondycję. I też bez straty psychorarów, bo po co mają mi się rozładowywać, skoro to jest tylko farma. Może przeliczę ją na hajs i czas, by to wyszło korzystnie. Nie wiem, ja bym się z tym źle czuł, jeżeli bym musiał faktycznie zasoby marnować. Ja wolę jak farmić, no to farmić sobie po prostu, wiecie, bez straty niczego. Zaatakujemy sobie misia, pokażę wam, jaki dymycz mam, że tak powiem. Zrobimy sobie
ten sposób, że damy sobie dwie precki i dwie lodowe strzały. Pokażę wam, jak to bije w tym momencie na levelu 60. Myślę, że to jest takie fajne w ogóle kamień milowy, żeby nagrać takie podsumowanie. Jak widzicie, 400-500 leci z tego i 600-700 około na misiu leci z lodowych. Tak, powinien teraz jeszcze paść. Więcej mi bij. Super, genialnie. Więc tak to leci. Ognista jest na 1, ognistej nie ulepszam, myślę, że nie ma większego sensu, więc po prostu lodową docelowo na 7 chcę dać, żeby fajnie działała, była na chyba na 4 tury tam, nie? Jakoś tak. I tak to wygląda. I sobie expię. I powiem wam, expię mi się ostatnio bardzo miło. Oglądam sobie film na Discordzie z chłopakami i na drugim monitorze cały czas jest expione. Wczoraj, kiedy ja to nagrywam, niedzielę, 6 września, mogliście mnie widzieć cały czas na zecie, cały dzień expiłem, więc wziąłem się w końcu w garść i w końcu expię. Napiję się może, co? Bo mi wyschło trochę w gardle już. Lecąc dalej. Mój kruk ma 42 level. Codziennie klepię klatki. Teraz też chcę tylko przyspieszyć. Planuję też na barwy zacząć robić te klatki. Bo na barbarzyńce jednak zrobię te 4, na max 5 klatek. No i to jest taki spory przyrost expa dla peta mojego na tym levelu. Więc rzeczywiście planuję zrobić teraz na 2 klatki i dzięki temu go trochę bardziej wyekspić. Jeżeli chodzi o watachę. Słuchajcie, mam duży problem z watachą. Przyznam wam szczerze, że nie chcę mi się kruka ekspić. Bardzo chciałbym zrobić sobie Ploxa, ale jest to niewykonalne. Dlaczego? Dlatego, że chcę sobie jeszcze dodać do tego tłuka i motyla. Myślałem nad opcją Plox, Hog, czyli to drzewko, Hograt, tak, i tłuk. Jest to opcja numer 2, opcja numer 3, Ton, Plox i motyl. Dwa pety gildyjne, jak będę miał 3 pety gildyjne, no nie wykarmię ich, ni cholerę. Musiałbym cały czas z gry poświęcać na robienie zlecek, ewentualnie kupować to żarcie, które jest też drogie. Więc no 3 pety gildyjne odpadają. I tak suma summarum, jak myślę, bardzo chcę go kupić, tego Ploxa, no ale nie ma na niego miejsca. Nie ma na niego miejsca, bo po prostu są lepsze opcje z tym kaczorem tłustym, który potem będzie dostawał po mordzie od wszystkiego. Jest lepiej po prostu, lepiej pasuje do watachy, też bije tylko na uroki, gdzie ja jestem łucznikiem, tak? No a Plox jednak by mi osłabiał te ataki dystansowe. Więc zostawiam tego kruka z bólem, nie chcę mi się go expić, myślę nawet na tym, żeby kupić sobie motylka i motylka sobie expić. Ale no zobaczymy. Oczywiście na levelu chyba 80, tak? Albo 90? Jezus Maria, nie wiem, jestem debilem. Nie znam się na grze. Kupię tłuka, no i będę z tym tłukiem, a następnie lecimy w watachę. No i moja watacha dalej, tak jak od początku założyłem, będzie składała się z kruka, z motyla i z tłuka. Dzięki czemu będę miał 2 pety gildyjne, a nie 3. Dalej dużo, ale myślę, że będę już w stanie to powoli wykarmić. Tak mi się wydaje, ten kruk jako taki pet po prostu trzeci, żeby wbić na trzecią strefę. Póki co bez itemów. Nie kupuję mu póki co nic, potem myślę, zrobimy mu 3 itemki. Husariona nie będę mu kupował, to jest bardzo dużo roboty. Myślę, że bez sensu, wolę sobie poczekać do tego 80 bądź 90 levelu. Nie przygotowałem się, przyznaję się. I kupić sobie tłuka, no i tamten Husarion zainstalować. A potem tego kruka dodać jakiś taki dodatkowy damage. Może w przyszłości dalekiej ten Husarion mu założymy. Póki co nie widzę po prostu takiej potrzeby. Lecąc dalej, co ja chcę lecieć dalej? Chciałbym wam też, jeżeli to jest takie podsumowanie, pokazać wam dropy, jakie mi dropią z tej gry. No i dropi mi bardzo mało. Tym mogę wam to przybliżyć jakoś sztucznie. No dropi mi bardzo mało, przyznaję. W marcu dropnąłem Tirhel, w lipcu dropnąłem Nurthil. Tutaj była ta wielka przerwa, więc to się nie liczy jakby. No i wczoraj mi się Tirhel udało dropnąć, za 1 kakao sprzedałem. To są wszystkie moje dropy, ja to wszystkie zapisuję, no i tak to wygląda. Filbi, Noob, Orana, Up. Tutaj jakiś, proszę bardzo, usunę to, żeby nie było brzydko. Tak czy siak, no z dropami wygląda to w ten sposób, będę wam też to pokazywał w tej serii z podsumowań. I tak to wygląda, więc nic ciekawego nie dropu, może dzisiaj się coś uda, jakiś garnek, fajnie by było. No i cóż, na koniec jeszcze takie odczucia moje, co do łucznika jako profesji. Mega profesja, bardzo fajnie mi się nim gra, naprawdę jest super. I nie spodziewałem się, że będzie tak fajnie się nim grało. Problem może pojawić się niedługo, tak podejrzewam, że może się pojawić problem ze slotem. No bo gdzie expić tym łukiem? Nie wiem tak naprawdę, jeszcze myślę. Zakładam, że zbyt szybko na jakieś loski i tak dalej mnie nie wezmą. Może na lempo mi się uda poexpić z jakimś magiem ognia. Mam ziomka, który by tam proponował mi już. Więc może to lempo. No a tak, może być ciężko z tym expem. Siedzieć na zetach, modliszkach może też być coraz ciężej, bo jakby, wiecie, no po co komu taki wysoki łuk w PT, lepiej sobie dobrać małego łuka, dostać więcej expa. Więc może być ciężko z tym expem, póki co o tym nie myślę. Mam nadzieję, że jakiś fajny exp sobie, expowisko jakieś fajne sobie znajdę. No i tak to wygląda, moi drodzy, 15 minut filmów z tego się zrobiło. Oczywiście uciąć jakieś tam niepotrzebne fragmenty będzie 13. Tyle, 60 level, pierwsze podsumowanie. Widzimy się, myślę, za miesiąc w tej serii, albo za 2 miesiące. Jak wbije kolejny tam kamień milowy, jakiś taki pełny level, żeby się pochwalić.
Chcę przyspieszyć. Jakby tutaj chcę was też przeprosić, jakby zainwestowaliście trochę we mnie, jakkolwiek to nie brzmi, żeby mi się tutaj fajnie grało, a ja olałem grę kompletnie na miesiąc ponad. No ale prywatne sprawy, wiecie, jak człowiek, powiem wam tak, jak człowiek jest przygnębiony, to granie w Taerna nie jest najlepszą opcją, bo tutaj się bardzo mało dzieje. A faktycznie, no, tak ostatnio u mnie było. Teraz chcę przyfasolić konkretnie, tak jak mówię, na evencie zaduszkowym. Myślę, jaki sobie stream taki potężny, długi odpalimy. Albo przedłużany, albo 12-godzinny, albo 24-godzinny. Zobaczymy, jak będę na siłach. Ja też gadam bardzo dużo, więc po godzinie będę wykończony. No tak czy siak, tak to wygląda. Skinować raczej go nie będę póki co, może później. Nie chcę póki co za bardzo wydawać hajsu na to, na skinowanie. Chociaż nie powiem, że fajnie byłoby się wodzić jakimś fajnym, wiecie, designem, że tak powiem. Cóż, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli jest coś do wygrania dzisiaj, pod dzisiejszym odcinku, zaraz to zobaczycie. Zrobimy sobie losowanie, bo ja nie wiem, kiedy ja ten odcinek wrzucę. Więc jeżeli było coś, może to jest jeszcze dzisiaj ten wielki giveaway, który obiecałem, to rozdamy to zaraz, po prostu, po cięciu. Ja się póki co z wami żegnam, wbijcie na Instagrama, bo tam niedługo będę też wykorzystywał was, żebyście brali udział w odcinkach przez Instagrama, więc zapraszam serdecznie. Tutaj macie teraz odnośnik. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia, papa, cześć. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, jeżeli chcecie więcej Taerna albo innego kontentu. Elo! Ale dzisiaj gadałem, co? Ale masakra, ale się rozgadałem. Aż mi gardło zaczęło boleć. Bądźmy, panie. Ale chyba przekazałem wszystko. Czekajcie, bo zastanowię się, co? Bo tak się pożegnałem z wami. Może się zastanowię, czy wszystko powiedziałem. Ale chyba wszystko powiedziałem. Chyba jest git. Pozdrawiam fanów. Ram, pam, pam, pam. Dzień dobry, witam serdecznie na losowaniu. Moi drodzy, jestem centralnie po streamku. Właśnie go skończyłem. Zgasiłem kamerkę, bo jest dosyć ciemno. Tak czy siak, jesteśmy sobie na losowaniu i rozdajemy dzisiaj itemki z poprzedniego odcinka. Dokładnie z tego. Jest tam trochę do rozdania. Tak naprawdę nie wiem, co będę leciał tak na żywioł. Po prostu no, parę fajnych itemów do rozdania i sobie będziemy rozdawali, więc weźmy sobie komentarze. Mamy 121 użytkowników, którzy chcą wygrać. Więc na początku 3 kryształowe flasze siły. Mała nagroda, zobaczmy, kto sobie to wygrał. Oczywiście piszcie do mnie na kopertę zwycięzcy. Zielony Rydz. Zielony Rydz wygrał 3 kryształowe flasze siły, tak? Dokładnie. Odpalam tatnik, bo dzisiaj dużo do rozdawania. Dobra, mamy zapisane. Lecimy sobie dalej. 5 esencji, proszę bardzo. Teraz losujemy sobie 5 esencji. A 5 esencji zgarnie. Zobaczymy. Tomczyk i Legwan Drut. Gratulacje dla Legwana Druta. 3 WF many w tym momencie lecą sobie na rozdanie. Kto zgarnie 3 WF-ki many? Sprawdźmy. Ciekawszy z takich właśnie rozdawanie dla paru osób mniejszych nagród. Po prostu więcej osób może wygrać. 3 WF many. Dobra, po prostu rozdajmy anabolik. Zobaczymy, kto wygra anabolik. Anabolik wygra. Proszę bardzo. Basement. Basement, Nick Basement, po prostu. Kto wygra tasak? Sprawdźmy. A tasak zgarnie. Dyn. Wraksnik. Skopiujmy nick. No i słuchajcie, i z okazji, że ja mówiłem wam, że ten giveaway będzie duży, a duży nie jest, bo tu mało w sumie kupowałem, to sobie zaraz wejdziemy do konwo, na żywo to zrobię. O Jezu, gdzie ja jestem? I sobie coś jeszcze wam rozdamy. A co wam rozdamy? Słuchajcie, Tirkel. Mam Tirkel w depo. I myślę, że sobie ten Tirkel możemy wam rozdać jako taką nagrodę dodatkową. Więc zobaczmy po prostu, kto zgarnął jeszcze Tirkel na koniec, żeby faktycznie ten giveaway był trochę większy dzisiaj. No i nagrodę główną zgarnął Kropka z nickiem Goduch. Nick Goduch, zgarnąłeś Tirkel. No i moi drodzy, to są wszystkie osoby, które wygrały w tym giveawayu. Więc napiszcie do mnie na kopertę niki, jeżeli ktoś, nie wiem, nie zna mnie czy coś, no to niki albo Laponton, albo Pontonik ty. Więc piszcie na kopertę, oczywiście serwer Tonlor. A się do mnie żegnam, jeszcze raz dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siemanko.